Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii, w szczególnym dniu, bo dzień po Święcie Niepodległości, po 11 listopada. Jest dzisiaj z nami, nie bezpośrednio, ze względu na odległość, ale jest z nami pan profesor Tomasz Sikorski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor wraz z profesorem Adamem Wontorem książki Liga Narodowa w zaborze pruskim i jej działacze. Książka wydana wysiłkiem i dzięki Instytutowi Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Tutaj pozdrowienia, ukłony dla profesora Jana Żaryna. No cóż, tak się mówi o tych dwóch walczących trumnach, panie profesorze, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, tych dwóch dziedzictwach dochodzenia do niepodległości, czyli endeckiego i tego bardziej konspiracyjno-insurekcyjnego, reprezentowanego przez ten późny PPS, przez środowisko Józefa Piłsudskiego. Mówię to wszystko upraszczając, bo rzeczywiście tak się mówi o tych dwóch tradycjach. Tak się przyjmuje w takiej popularnej, popularyzatorskiej formie. Panowie poświęcili czas i wysiłek, bo proszę Państwa, to jest dzieło poważne. Pokażę tak z boku. Duży wymiar, także gatunkowy, przede wszystkim gatunkowy i badawczy. Skąd pomysł, panie profesorze, żeby opisać Ligę Narodową, ale w konkretnym zaborze, zaborze pruskim? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No, pomysł zrodził się 10-15 lat temu w zasadzie. My od wielu lat zajmujemy się badaniami nad ruchem narodowym, także ruchem konserwatywnym. No i istniała poważna luka dotycząca właśnie funkcjonowania Ligi Narodowej w dzielnicy pruskiej czy w zaborze pruskiej. Oczywiście mamy pracę Kaczmarka, Marszewskiego, Henryka Lisiaka, które dotyczą endecji, ale albo dotyczą... I współautor profesor Adam Wontor napisał o Lidze Narodowej w Małopolsce. W Małopolsce, tak. W Małopolsce i w Galicji Wschodniej, gdzie też w zasadzie o takiej monografii nie było. To miało zamyśle stanowić pewne uzupełnienie tej fundamentalnej pracy Stanisława Kozickiego, historii Ligi Narodowej. To jest ta praca, do której wszyscy historycy zajmujący się endecją w zasadzie od powojnia sięgają. Natomiast tak jak mówię, no, historycy raczej o Lidze Narodowej pisali albo w kontekście jakichś szerszych rozważań, albo traktowali ją zupełnie marginalnie. No i taka druga jeszcze kwestia zasadnicza to jest to, że historia w ogóle endecji w Wielkopolsce jest słabiej opisana do roku 18, a po roku 18 już tych prac mamy znacznie więcej. No, w ogóle napisanie historii Ligi Narodowej jest niezwykle trudnym zadaniem. Myśmy nawet na początku myśleli, że karkołomnym, chociażby z tego powodu, że nie zachowały się, sporo dokumentów się nie zachowało. My w zasadzie nie wiemy do dzisiaj, kiedy Liga Narodowa została rozwiązana. Mówimy o 27 roku, jak pisze Kozicki, Dmowski w swojej relacji mówi o roku 1928. Oczywiście to są detale nic nieznaczące, no jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że działacze Ligi nawet po jej rozwiązaniu spotykali się jeszcze w latach 30. na gruncie towarzyskim. To byli ci ludzie, którzy już nie byli zaangażowani w politykę bieżącą. Jedno z takich spotkań na przykład miało miejsce w roku 1931. Czyli istniała po prostu luka badawcza, temat niezwykle atrakcyjny. Historycy poznańscy, mówię na marginesie szerszych badań o Lidze i obozie narodowym pisali, o elitach intelektualnych się pojawiali, chcąc nie chcąc, również działacze Ligi, no w zasadzie to była w dużej mierze właśnie inteligencja. No i taki pomysł się pojawił, materiał mieliśmy zebrany, profesor Adam Wontor ten materiał zbierał praktycznie od końca lat 80. Ja dołączyłem do zespołu po ukończeniu studiów w roku 90, w roku 2001. No i od tej pory tą problematyką zajmowaliśmy się, a tak ostatnie 3-4 lata, na 2 lata przed pandemią w zasadzie, rozpoczęliśmy pisanie pracy. Paradoksalnie pandemia pomogła, no bo byliśmy w domu, materiał zebrany, można było przysiąść i dokończyć dzieła.
Ja nie jestem tutaj uprawniony jako, nie wiem, historyk, badacz, bo nim nie jestem, żeby oczywiście oceniać i recenzować książkę. Mówię to z punktu widzenia czystego pasjonata tematu, jak i pasjonata historii. Ta książka jest no, znakomicie udokumentowana. Znaczy to jest książka, gdzie czasami przypis, ja bardzo lubię przypisy w książkach, zajmuje jedną stronę, bo uważam, że w przypisach czasami toczy się drugie życie i tutaj w tej książce również tak jest i warto śledzić te wszystkie odnośniki, bo pani przypomniał o pewnej bardzo ważnej postaci, o Janie Zielińskim. Czy można pisać historię Ligi Narodowej bez Jana Zielińskiego? Część z Państwa może ma, bo to była taka książka wznowiona już w latach 2000 z bordową okładką i z portretem Dmowskiego. Marian Kułakowski, Roman Dmowski, różne relacje, listy zebrane o wspomnienia na temat Romana Dmowskiego. No, bez wątpienia Zieliński jest postacią, której należy się ogromny szacunek. Bez niego historycy najprawdopodobniej mieliby spore trudności, żeby dotrzeć do materiałów bezpośrednich, albo nawet pośrednich, bo on część materiałów sam przepisywał, także jego żona mu w tym pomagała. Był to człowiek, który praktycznie od czasów powojennych próbował gromadzić materiały, które zachowały się, głównie relacje, przepisywać je, no i potem przekazano je do archiwum. Dzięki temu mamy słynne teki Zielińskiego. Penetrują mnie wszyscy historycy zajmujący się endecją i powiem, że przez te 40-50 ostatnich lat jeszcze nie wszystko zostało dokładnie przebadane. Owszem, one mają zawierają pewne błędy, bo czasami ta pisownia zawiera błędy nazwisk, jakichś tam wydarzeń, ale to wszystko można do tego się krytycznie odnieść i sprawdzić. Natomiast same materiały są kapitalne, podobnie jak materiały pozostawione przez Kozickiego w archiwum panowskim w Warszawie. Bo tu można by było powiedzieć, tak mi się wydaje przynajmniej, jaka była historia tej dokumentacji, tak? Jaka była historia tej dokumentacja. Rozpoczęło się od tego, że Dmowski i jego najbliżsi współpracownicy uznali, że należy zebrać materiały, które pozwoliłyby na spisanie dziejów Ligi Narodowej. Bo ta Liga Narodowa... Dlaczego to było tak ważne dla Romana Dmowskiego? I panowie w jakimś sensie są kontynuatorami tej prośby i sugestii? No, powiedzmy tak, jak Liga została rozwiązana, no to chciano spisać jej historię na kolejnych pokoleń, tak, żeby nie zapomniano o działalności tejże organizacji. Natomiast problem się pojawił w momencie, kiedy zaczęto zbierać relacje. Tak? Rozpoczęto od tego, że powołano specjalną komisję, taką nazwijmy to historyczną, chociaż ona takiej nazwy, takiej formuły nie miała. Na jej czele stanął późniejszy profesor Wojciechowski z Poznania, no i on zbierał te relacje, pojechał do Rapperswilu, tam też przywiózł dokumentację, tam głównie chodziło o dane statystyczne dotyczące liczby członków, skąd się wywodzili i tak dalej. I potem wysyłano kwestionariusze, mając już nazwiska, personalia, gdzie należało odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Okazało się, że nie wszyscy chcieli odpowiadać na te pytania z różnych przyczyn. No, najczęściej zasłaniano się niepamięcią, no, ale my wiemy, dlaczego tak było. To nie chodziło o niepamięć, tylko chodziło o to, że część działaczy Ligi Narodowej po 1918 roku po prostu związało się z obozem Józefa Piłsudskiego, a później z obozem sanacyjnym i niekoniecznie oni chcieli wspominać czasy związków z no, ścisłym właściwie, z taką organizacją kierowniczą ruchu narodowego. Także nie wszystkie relacje udało się zebrać. Później, kiedy Wojciechowski zbliżył się również do sanacji, bo najpierw współpracował ze Związkiem Młodych Narodowców, a potem z Ruchem Narodowo-Państwowym. Decyzja Dmowskiego była taka, aby powierzyć zbieranie relacji Stanisławowi Kozickiemu. To był rok 1937. Kozicki zaczął zbierać te relacje, też nie zebrał wszystkich, te, które się zachowały, są właśnie w archiwum panu w Warszawie. No i nie wszystkie w ogóle przetrwały wojnę. Część spłonęła po prostu w czasie powstania warszawskiego. Po II wojnie światowej to, co Kozicki miał, no to na tej bazie napisał tak naprawdę trzy książki: Historię Ligi Narodowej, Pamiętniki
i pracę o polityce narodowo-demokratycznej. To jest taki, powiedzmy sobie, taka synteza Endecji, taki podręcznik, bym powiedział, syntetyzujący historię Endecji. One są wszystkie bardzo do siebie podobne, niektóre frazy, niektóre części są wręcz przepisywane. Część odtwarzał z pamięci, część odtwarzał z tego, co po prostu pozostało, no i po nim zbieraniem relacji zajął się Zieliński. Zresztą Zieliński konsultował wszystko z Kozickim do momentu, kiedy jeszcze rzeczywiście Kozicki żył. Przypuszczam, że gdybyśmy mieli pełną dokumentację, to ta książka też by pewnie inaczej wyglądała. Natomiast z tych materiałów, które się zachowały, plus prasa, bo prasa jest tu niezwykle istotna. Wielu historyków w ogóle nie zwróciło uwagi na materiały prasowe. No w takim wymiarze, powiedzmy, jak myśmy to zrobili, bo przebadaliśmy prasę centralną, taką polityczną, związaną z obozem narodowym i to nie tylko prasę wielkopolską, czy nie tylko Kurier Poznański i tak dalej, ale także prasę lwowską, prasę z terenów zaboru rosyjskiego, z Małopolski i tak dalej, i tak dalej. Także prasę branżową, co jest bardzo ważne, czyli prasę związaną z różnymi towarzystwami, organizacjami, związkami i tak dalej. No i prasę prowincjonalną z dzielnicy pruskiej, prawda? Jak Lech Gnieźnieński, jak Goniec Wielkopolski, jak prasa jarocińska, krotoszyńska, ostrowska, śremska, środka i tak bym mógł wymieniać, bo jest to prawie 200 tytułów. 200 tytułów samej prasy, tak? 200 tytułów samej pracy. Chciałem jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo tutaj pan wspominał, że no, powiedział pan, że ta książka... Jeszcze tylko dodam jedną ważną rzecz, że profesor Wojciechowski też był współtwórcą, czy twórcą de facto, Instytutu Zachodniego dokładnie, w Poznaniu, który do dzisiaj zresztą działa. Tak, dokładnie. A chciałem nawiązać do tego pana, do tej pana refleksji o tym, że ta książka no, przytłacza przypisami, że te odsyłacze, te przypisy są tak gęste, bym powiedział. Ja to lubię, panie profesorze. No to tak jak ja, tylko nie wszyscy to lubią. Dzisiaj nauka trochę inaczej, innymi torami, że tak powiem, podąża, nawet jeżeli w historyce pewnie się wszyscy zgodzą, jak piszemy artykuły do czasopism zachodnich, miałem taką sytuację, to bardzo często podstawowa uwaga recenzentów, nawet w czasopismach, które są afiliowane przy bardzo znanych uniwersytetach, napisałem na przykład taki tekst, do taki artykuł, który jest do periodyku, który jest afiliowany przy Oksfordzie i główny zarzut z źródła, tak? Za dużo źródeł, więcej opracowań. Ja uważam, no, to jest taka tradycja trochę niemieckiej szkoły historycznej, że jednak pisze się książki, gdzie dokumentuje się pewne wydarzenia, nie w oparciu o to, co już ktoś na ten temat napisał, tylko szuka się tych śladów, które jeszcze nikt nie znalazł, a żeby je znaleźć, trzeba sięgnąć do źródeł. Takie jest zadanie historyka, czyli ja idę trochę w poprzek modom zachodnioeuropejskim. Wiem, że się narażę kolegom i koleżankom po fachu, ale od wielu lat tak robię i nie zamierzam tego zmieniać. Także robi to mój szanowny kolega, pan profesor Adam Hun. Panie profesorze, w ogóle czym była Liga Narodowa? Jaka idea jej przyświecała, żeby ją powołać? Bo warto o tym też wspomnieć, warto to przypomnieć. To zresztą do dzisiaj widać. Należy do osób, które z różnych powodów, także zawodowych, sporo podróżują po Polsce. I do dzisiaj widać, czasami przejeżdżając dokładnie kolejne graniczne miejscowości dawnych zaborów, widać absolutnie do dzisiaj tą różnicę w architekturze, w infrastrukturze drogowej, w mentalności ludzi. Pomimo, że minęło ponad 100 lat od odzyskania niepodległości, potem był walec z II wojny światowej, który również w poważnym stopniu rozjechał, brzydko mówiąc, działaczy Endecji, i z którymi się nie patyczkowali ani Niemcy, ani potem Sowieci, ale to ciągle widać te różnice, jeśli chodzi o zabory. Dlaczego panom zależało, poza tym, że była luka badawcza, żeby opisać zabór pruski? Jaka była jego specyfika na tle zaboru rosyjskiego czy samej Galicji? To może najpierw rozpocznę od tego, co wydaje mi się najistotniejsze, to jest kultura polityczna i mentalność. No Wielkopolanie, pewnie Ślązacy także, to ludzie, którzy mieli specyficzną dość mentalność i ukształtowali czy rozwinęli własną kulturę polityczną, odmienną od tej, która była za kordonem, czy to w Galicji, czy to na ziemiach byłego Królestwa Polskiego. To się oczywiście wiązało także z przemianami społecznymi, politycznymi i tak dalej. No pamiętajmy o tym, że byliśmy pod
zaborami praktycznie od 1795 roku, ale moment, który się pojawił bunowy, to jest moment kształtowania się nowoczesnego narodu, tak? Moment kształtowania się nowoczesnego narodu, bo naród przetrwał. Oczywiście inaczej funkcjonował w trzech zaborach, bo inne były uwarunkowania administracyjne, prawne i tak dalej. Ja tylko pozwolę sobie panu profesorowi wejść słowo, żeby jedną rzecz powiedzieć, która była z tyłu głowy podczas lektury książki. Całkiem niedawno, nie wiem nawet z jakich powodów, być może właśnie wojna, która toczy się na Ukrainie, mnie do tego skłoniła, że po raz kolejny, czyli po jakichś 50 latach, sięgnąłem po książkę Bogdana Cywińskiego Rodowody Niepokornych. I to jest książka, która na przykład doskonale pokazuje mapę mentalną Królestwa Polskiego, jak się rodziła inteligencja w Królestwie Polskim. Sam profesor, nie wiem, czy nie w którymś z wydań we wstępie do kolejnego rocznicowego, jeśli chodzi o dziesięciolecia wydania Rodowodów Niepokornych, bądź we wstępie, bądź w jakimś wywiadzie powiedział, że jednego, czego żałuje, że tak mało napisał właśnie o działaczach endeckich w Królestwie Polskim. Ale to tak na marginesie. Mhm. A to bardzo ciekawe, bo proszę zauważyć, w Rodowodach Niepokornych dominuje takie przekonanie, że ten Polak niepokorny, to Polak socjalista, to Polak socjalista niepodległościowy, to Polak insurekcjonista, prawda? To taki model, taka postawa dominuje. Natomiast do endecji, nawet tej wczesnej, tej mgławicowej, jak ja to nazywam, przygnęła taka łatka nowoczesnej organizacji o nacjonalistycznym charakterze. Tak nie było. Proszę Państwa, tak nie było. Endecja, ta pierwsza endecja, to był ruch, który kształtował się przede wszystkim w oparciu o hasła radykalne, postępowe i demokratyczne. No, gdy popatrzymy na przykład na Zygmunta Balickiego, no jednego z liderów, prawda, no z tej wielkiej trójcy, Popławski, Dmowski, Balicki, no Balicki jest postacią wyróżniającą się, no on był związany przez wiele, wiele lat ze środowiskami socjalistycznymi. Nawet kiedy już związał się z endecją, to do 1892 roku współpracował z socjalistami, na gruncie oczywiście tam lwowskim, także towarzyskim, ale i politycznym. Jeżeli popatrzymy na przykład na takie czasopismo, jak Przegląd Społeczny, który ukazywał się we Lwowie, to tam pisali na przykład Koblański, który był endekiem, Zawadzki, jeszcze wtedy był endekiem, ale na przykład również Uziębło czy Imanowski, którzy byli socjalistami. No Ludwik Krzywicki pisał do Głosu, prawda, a Głos to są te, czasopismo Głos, to jest czasopismo inteligencji warszawskiej, skąd wywodzi się cały nurt endecki, czasopismo założone w 1886 roku, czyli podział endecy socjaliści w zasadzie był podziałem, który my dzisiaj stosujemy. To jest dla nas dzisiaj klucz dla rozróżnienia zarówno programów politycznych, jak i ruchów politycznych. Na samym początku można mówić o takiej współpracy albo nawet takiej neutralnej życzliwości. No popatrzmy na Limanowskiego, to jest moja ulubiona, jedna z ulubionych postaci w historii. Przecież on zakłada grupy narodowo-socjalistyczne. To się może komuś źle kojarzyć, ale pamiętajmy, że nie ma to żadnych związków z tym, co my rozumiemy przez pojęcie narodowy socjalizm już w wieku XX, to jest po prostu socjalizm o niepodległościowym odcieniu. Wiele manifestacji organizowanych przez endeków to były manifestacje, w których brali udział także socjaliści i ludowcy. Zresztą w zasadzie ruch ludowy poniekąd wyrósł z ruchu narodowego. I teraz wracając do dlaczego Liga Narodowa, jak ta Liga Narodowa powstała, w jakich okolicznościach, bardzo krótko, żeby też tutaj nie zanudzić słuchaczy. Sam ruch pojawił się w drugiej połowie XIX wieku, praktycznie to środowisko, o którym wspominałem, środowisko Głosu, radykalnej młodej inteligencji, do której należeli Potocki, do której należał Jan Ludwik Popławski, to pokolenie, które miało już oczywiście doświadczenie powstania styczniowego, to pokolenie założyło takie niepokorne czasopismo postępowej radykalnej inteligencji, trochę nawet antyklerykalne w swoim wydźwięku, które stanowiłoby taką drogę pośrednią między postawą ugodową a postawą powstańczą, za co byli zresztą krytykowani. Potem w roku 1887, no też dzięki działaczom polskim, ale przede wszystkim emigracyjnym, to takie postacie jak Hirschfeld, jak Zygmunt Miłkowski, czyli Tomasz Teodor Jerzy, założono Ligę Polską, organizację, która miała zająć się podtrzymywaniem ducha narodowego, pobudzaniem świadomości narodowej, ale jednocześnie czynić konsekwentne i ciągłe zabiegi o odzyskanie niepodległości. Tu się pojawił pewien problem. Problem polegał na tym, że już nie patrzono
jako na narzędzie do odzyskania niepodległości tylko i wyłącznie na powstanie, i to zwłaszcza na powstanie, które miało co jakiś czas wybuchać i kończyć się konsekwentnie czy efektami no, dla nas niedobrymi. Przypomnę, że po powstaniu styczniowym cofnięto całkowitą autonomię w Królestwie Polskim, więc konsekwencje były tragiczne. Wielu później historyków, interpretatorów myśli Miłkowskiego zarzucało mu, że on jest przeciwnikiem powstań, ale w żadnym razie on nie był w ogóle przeciwnikiem powstań, on tylko mówi, że powstanie, jeśli wybuchnie, to musimy być do niego przygotowani, musimy naszą sprawę polską odpowiednio rozpropagować na arenie międzynarodowym, abyśmy byli podmiotem w relacjach międzynarodowych jako naród, to jeszcze nie jako państwo, i musi ku temu sprzyjać sytuacja geopolityczna. Co się zresztą zadziało w roku 1914, kiedy wybuchła wojna. Czyli to nie jest idea antypowstańcza, tylko to jest idea polityki czynnej. Zresztą tak ją wówczas nazywano. Warto jeszcze, tak mi się wydaje, panie profesorze, jest taki esej Romana Dmowskiego o tej aurze popowstańczej, czyli o okresie po powstaniu styczniowym po 1863-4 roku. To jest niezwykły esej w swojej wymowie, który też nakreśla jak gdyby ramy tego, że Polska jako w ogóle sprawa znika z agendy międzynarodowej, i Dmowski doskonale też opisuje aurę w kraju, znaczy totalnej jakiejś zapaści, totalnej niechęci do realizacji czegokolwiek i postępującej rusyfikacji i germanizacji. Tak, dokładnie. No, dokładnie tak było. No i wtedy się zrodziły dwie jedyne wydawało się drogi, albo kolejne powstanie, za czym optowały środowiska, powiedzmy sobie, niepodległościowe, czy ten ruch insurekcyjny, albo ugoda, prawda? Albo ugoda, co było i widoczne w Królestwie Polskim, na ziemiach Królestwa Polskiego, co było widoczne także w dzielnicy pruskiej, bo tam konserwatyści wyraźnie byli ugodowi, no i w Galicji, no przecież jak powstały Austro-Węgry w 1867 roku, no co zrobili polscy konserwatyści? No powiedzieli w adresie do cesarza, no przy tobie najjaśniejszy panie stoimy i stać chcemy, prawda? Była tylko autonomia. Dmowski patrzy inaczej. Dmowski już w 1893 roku, czyli w momencie, kiedy powstaje Liga Narodowa z przekształcenia Ligi Polskej, pisze artykuł Nasz Patriotyzm, i tam wykłada tak naprawdę całą egzegezę, na czym ma polegać nowoczesny patriotyzm. Nowoczesny patriotyzm nie ma być patriotyzmem ugodowym, ale nie ma być patriotyzmem opartym na mrzonkach powstańczych. Ma być to patriotyzm ukierunkowany na naród traktowany całościowo, czyli nie w poszczególnych dzielnicach, tylko wszechpolsko i wszechstanowo. Tak? To nie jest już tylko i wyłącznie naród szlachecki, to jest naród nowoczesny, gdzie mamy mieszczaństwo, gdzie mamy chłopów, zresztą tych było najwięcej, gdzie mamy ziemiaństwo, bo szlachty w zasadzie już nie było, i gdzie mamy nową warstwę inteligencji. Ten sposób myślenia był sposobem myślenia europejskiego, nie zaściankowego, jak się często Dmowskiemu przypisuje, tylko wręcz odwrotnie, nowoczesnego i europejskiego. Dmowski nie był megalomanem, wręcz przeciwnie, on wyłącznie niemal dostrzegał negatywne cechy polskiej psychiki narodowej i polskiej mentalności, prawda? Zwłaszcza widać to w myślach nowoczesnego Polaka. Często książka określa się jako megalomania. Tak, Biblię nacjonalisty polskiego w takim rozumieniu okołowojennym czy powojennym, przypisując intencje, których nie ma w tej książce, ale rzeczywiście ta książka przede wszystkim pokazuje wszystkie błędy i zaniechania, które Polaków po pierwsze wepchnęły pod zabory, a po drugie tkwienie w nich. Tam jest znakomity ten otwierający tekst, kiedy pisze Dmowski o frazesie i obłudzie jako takiej dominancie rozmowy o polskiej polityce i polskiej historii. I to w wielu obszarach jest ciągle aktualne, niestety. Tak, niestety tak jest. No ale to wynika też z takiego przekonania, że nie do końca my albo nie czytamy, albo z fałszywych przesłanek interpretujemy pewne wypowiedzi albo to, co zostało przelane na papier. My traktujemy w ogóle w badaniach nad ruchami politycznymi pewien ruch polityczny jako całość, nie patrząc na zmienności. Przecież zmieniał się socjalizm, zmieniał się ruch ludowy, zmieniał się ruch konserwatywny, no zmieniał się również ruch narodowo-demokratyczny. On był narodowo-demokratyczny, ale już po 1926 był bardziej narodowo-katolickim, czy nawet był to chrześcijański nacjonalizm, to jest coś, co byśmy mogli się spierać i dyskutować, czy bardziej narodowo-radykalny, ale dlaczego tak się stało? Stało się tak dlatego, że zmienna była sytuacja, pojawiły się nowe prądy, nowe,
ideę. My pisaliśmy o tym ruchu początkowym. Tak? On charakteryzował się dużym demokratyzmem. Powiem tak, Liga Polska, Liga Narodowa, jeśli sięgała do jakiegoś dziedzictwa, to było dziedzictwo po powstaniu listopadowym, mianowicie emigracyjnego Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. A więc Towarzystwo Demokratyczne Polskie z kolei sięgało do dziedzictwa oświeceniowego, na przykład do Staszica. No trudno Staszicowi zarzucić jakiś szowinizm czy nacjonalizm. Raczej był to myśliciel ultrademokratyczny, radykalny jak na swoje czasy. Chciał uwłaszczenia dla chłopów, prawda, reform w rolnictwie i tak dalej, i tak dalej. Czyli proszę zwrócić uwagę, że my jednak funkcjonujemy wokół jakichś takich szablonów, jakichś takich schematów, a czasami stygmatów. Panie profesorze, na czym polegała nowoczesność w ogóle myślenia narodowo-demokratycznego, reprezentowanego no, organizacyjnie w Lidze Narodowej? Innymi słowy, jak unarodowił Dmowski, działacze Ruchu Narodowej Demokracji, chłopów, mieszczaństwo, które było nie za duże w Polsce, delikatnie mówiąc, jak to się udało zrobić? Ja uważam, że były dwie podstawowe zasady, które różniły ten ruch od każdego innego. Pierwsza zasada to zasada wszechstanowości. To znaczy budujemy naród, który składa się z różnych grup społecznych. To jest oczywiście przeciwieństwem myślenia w kategoriach antagonizmów klasowych, co przyświecało socjalistom, bo socjaliści głównie bazowali na interesach, realizacji interesów klasy robotniczej. Tutaj w przypadku endecji myślenie wszechstanowe i myślenie wszechpolskie. Owszem, państwa nie ma, mamy trzy zabory, ale naród musi być całością, naród musi być jednolity i naród musi myśleć przede wszystkim o realizacji własnych interesów. To się pojawia później u Balickiego i rozwijana przez innych myślicieli polityka egoizmu narodowego, często również źle interpretowana, żeby była jasność, bo wielu interpretuje to w ten sposób, że ten egoizm narodowy to jest tak naprawdę reprezentowanie tylko i dbanie o własne interesy, nie licząc się z interesami innych. A przypominam, że sama idea egoizmu narodowego może być rozumiana, tak jak na przykład rozumiał po II wojnie światowej profesor Wiesław Szanowski, miałem przyjemność wielokrotnie rozmawiać jeszcze za jego życia, i to może być rozumiane jako taka tomaszowa zasada ordo caritatis, czyli porządku miłosierdzia. Polega to na tym, że najpierw mam obowiązki wobec wspólnot mi najbliższych, a potem wobec wspólnot nieco bardziej odległych. Nie widzę w tym nic szczególnie zdrożnego. Może być to zasada, która po prostu stawia na interesy wspólnotowe. Szymborski o tym pisał. Popatrzmy na Niemcy, popatrzmy na Anglię. Czy były to partie, czy były to państwa, które stawiały na interesy innych narodów, wyłącznie stawiały na interes realizacji interesu własnego. Pamiętajmy, mówimy o XIX wieku, gdzie realia i atmosfera jest zupełnie inna, tak? Nie tak jak dzisiaj, bo nie można tego też przekładać na czasy współcześnie i tak bezpośrednio jako kalka, matryca tego stosować, ale mówiliśmy o zupełnie innych realiach. I wracając do Ligi Narodowej, chcę powiedzieć jedno, że to była największa organizacja, w sumie zakonspirowana, tak? W sumie zakonspirowana, wewnętrznie zakonspirowana, która z jednej strony stanowiła taki ośrodek kierowniczy obozu narodowo-demokratycznego. Podstawowym zadaniem to było hasło wybicia się na niepodległość, stąd potem jak żeśmy odzyskali niepodległość praktycznie od 19 roku, może spotykały się środowiska ligowe, organizowano spotkania, ona już nie działała, no bo wypełniła swój cel, prawda? Jest to nowe realia, mamy państwo, musimy walczyć o nasze postulaty programowe, ale już na drodze polityki wewnętrznej państwa, chociażby polityki sejmowej, parlamentarnej, stąd powstaje Związek Ludowo-Narodowy i tak dalej. Liga była jedyną organizacją, która na taką skalę potrafiła zrzeszyć ludzi wywodzących się z różnych środowisk. W przypadku Wielkopolski oczywiście, czy tam dzielnicy pruskiej, dominowała inteligencja, duchowieństwo i tak dalej, którzy zaangażowali, czy próbowali przejąć ster wpływu właściwie we wszystkich sferach życia społecznego. Bo jak popatrzymy na organizację, my o tym piszemy dosyć szczegółowo, no to do tej pory mówiliśmy tak, no tak, no było Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, tutaj endecja miała duże wpływy, było Towarzystwo Czytelni Ludowych, tu endecja miała duże wpływy i tak dalej, i tak dalej. Ale popatrzmy na takie organizacje, jak ruch abstynencki, ruch dobroczynny, ruch kobiecy, ruch śpiewaczy, ruch krajoznawczy. No przecież ruch krajoznawczy to nie jest tylko organizowanie wycieczek, ale tak jak to robił Bernard Szanowski i Cyryl Ratajski, zorganizowanie chociażby towarzystw krajoznawczych, które zajmowały się językiem kaszubskim, nazewnictwem miast, wsi i miejscowości na
Kaszubach i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślano w kategoriach polskich, narodowych, ogólnonarodowych, nawet o tych terenach, gdzie no, ta polskość po prostu gdzieś tam słabiej funkcjonowała. Tak jak mówię, no, większość tej książki dotyczy właśnie tej działalności stowarzyszeniowej, ekonomicznej, organizacja straż, prawda? No to w Wielkopolanie jako pierwsi w sposób wyraźny, to oczywiście przeniesione zostało z Czech, a potem z Niemiec, no głosili to hasło swój po swoje, do swego. Walczymy oczywiście o nasz interes ekonomiczny i on jest najważniejszy, polski, natomiast robimy to w ramach istniejącego prawa. No Wielkopolanie byli legalistami, tak? Oni praw nie łamali. Wszystko miało być zgodnie z prawem. No i w pewnym momencie doszło do tego, że zaczęli tworzyć banki, organizacje rzemieślnicze, organizacje kupieckie i tak dalej, gdzie akcjonariuszy więcej było polskich niż wywodzących się z innych narodowości. Ciekawostką jest to, że bardzo rzadko pojawiały się hasła antyżydowskie. Właściwie w dzielnicy pruskiej, w programach Ligi Narodowej, czy wypowiedziach ich działaczy, bo raczej, tak raczej by to należało tutaj odczytać, te wątki antyżydowskie bardzo rzadko się pojawiały. Organizacje kobiece. Kolejny bardzo ciekawy element. Badania można by było przeprowadzić, na ile te organizacje kobiece, chociażby organizacja Warta, największa zrzeszająca działaczki narodowe, jak Zofia Sokolnicka, Tułodziecka, Rzepecka, i tu mógłbym wymieniać jeszcze długo, długo, na ile te organizacje różniły się od innych organizacji kobiecych działających w innych zaborach. Na przykład Rzepecka napisała jakiś taki artykuł, gdzie mówi tak: nasze emancypantki z Królestwa i z Galicji prowadzą działalność, którą popieramy, ale ich skręt w kierunku liberalizmu, gdzie zapomina się o prawach politycznych narodu, jest przez nas nieakceptowalny. Co to znaczy? No to znaczy, że dla nich emancypacja, te hasła, które później głosiły także sufrażystki, walka o głosy wyborcze, wszystko było ważne, ale to trzeba było połączyć z walką z germanizacją. Tak? Czyli oni łączyli hasła narodowe z hasłami typowo zawłaszczonymi przez te środowiska emancypantek z Królestwa czy Galicji. Oczywiście te spotkania układały się bardzo poprawnie, bo jak nawet były zjazdy międzyzaborowe kobiet, to te delegatki jeździły, tam toczyły się oczywiście dyskusje, tylko tu była specyfika, tak? Tu była ta specyfika. Specyfika polegała też na tym, że jednak to już nie są te Niemcy, które były przed 1871 roku. Najpierw pokonują Austrię w 1866, potem Francję w 1871 i powstaje nowoczesne państwo niemieckie, gdzie nie ma miejsca na autonomię i swobodę. To państwo prowadzi konsekwentną politykę germanizacyjną. Na samym początku robi to no, w ramach programu Kulturkampfu, walki z Kościołem, ale też potem jest komisja likwidacyjna Hakata. Jest to totalna walka z polskością. No to czemu trzeba przeciwdziałać? I to jest ogromna zasługa działaczy Ligi Narodowej, w ogóle środowisk narodowo-demokratycznych, do których zaczynają się przyłączać przed wybuchem wojny także działacze ziemiańscy, konserwatywni, ludowcy i tak dalej. Panie profesorze, oczywiście odsyłam Państwa do książki, bo drobiazgowo Panowie przebadali wszystkie te rzeczy, o których Pan Profesor przed chwilką mówił, łącznie właśnie z ruchem kobiecym, ruchem abstynenckim. Są rozdziały i ruchem śpiewaczym, co ciekawe. Są poszczególne rozdziały na ten temat w książce. Odsyłam Państwa do lektury. No dobrze. To jest też taki spór, który się pojawia, jeśli chodzi o sam rok 1918. Jedni twierdzą, że gdyby nie wytrwała, ale taka dosyć spokojna, niekonfrontacyjna polityka Romana Dmowskiego, także zabiegania o powstanie Polski po różnych gabinetach i w trakcie różnych rozmów i to wszystko, co też wydarzyło się w podparyskim Wersalu, Polska by nie powstała. Inni mówią, że gdyby nie czyn legionowy, ta Polska by nie powstała. Można uzgodnić te dwie opowieści, czy nie bardzo? Można. Można. Jestem zdecydowanym zwolennikiem takiej oto optyki, że tak samo ojcem niepodległości jest Piłsudski jak Dmowski, choć w innym wymiarze. No to nie, no Piłsudski po prostu reprezentował trochę inną orientację. Cały obóz aktywistyczny, obóz niepodległościowy, to był obóz, który przede wszystkim skłonny był budować państwowość polską w oparciu o Austro-Węgry i Niemcy. No bardziej Austro-Węgry, bo tamta autonomia była oczywiście największa.
No ale to też taka ciekawostka, tylko bardzo krótko. Mianowicie środowiska narodowe, Stronnictwo Demokratyczne Narodowe w Galicji długo, długo też uważały, że należy się oprzeć Austro-Węgry, co było niezgodne z linią Dmowskiego. Dmowski uważał, że trzeba się zorientować na Rosję, a potem na państwa Antanty. Natomiast wkład tych polityków, wybitnych mężów stanu, w odzyskanie niepodległości jest, no nie wymaga jakiejś tam dyskusji. Dyskusje, jeżeli się toczą, to dzisiaj wśród zwolenników jednej lub drugiej orientacji. Historyk raczej powinien podejść do tego na chłodno i obiektywnie. Ja właśnie tak twierdzę, jak powiedziałem. Natomiast na pewno bez Dmowskiego, może nie na pewno, nie wiem, co by było, gdyby na czele polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu na jej czele nie stanęli Paderewski i Dmowski. No Paderewski był tym pierwszym delegatem, ale wiadomo, raczej swoim nazwiskiem firmował tą delegację, a Dmowski odgrywał pierwsze skrzypce. Myśmy opublikowali z profesorem Wontorem szalenie interesujący pamiętnik Villona, korespondenta francuskiego na konferencji w Wersalu. I on mówi, takich mężów stanu z Europy Środkowo-Wschodniej jak Dmowski z trudem było szukać. Doskonale przygotowany, świetnie władający językiem, umiejętnie dyskutujący, ale przede wszystkim posiadający to, czego być może nie posiadali inni politycy. Argumentację rzeczową, umiejętność argumentacji rzeczowej, obiektywnej, pragmatycznej, nie opartej na emocjach, nie opartej na zasadzie wydaje mi się, ale bardzo, bardzo konkretnej. Puentując, do dzisiaj, tak jak pan powiedział na wstępie naszego spotkania, ciążą nad naszą nawet współczesną polityką, a nawet nie polityką, no, rzeczywistością, w jakiej żyjemy, te dwie trumny, prawda, Piłsudskiego i Dmowskiego. Może starajmy się spojrzeć na to w ten sposób, nie zwalczać jednej i drugiej orientacji, tylko albo obiektywnie o tym mówić, a najlepiej by było, żebyśmy obiektywnie o tym po prostu pisali. Popatrzcie państwo, no jeżeli tacy działacze Ligi Narodowej, jak ksiądz Kazimierz Niesiołowski, jak Bernard Chrzanowski, po odzyskaniu niepodległości zdecydowali się podjąć współpracę z sanacją, czy można to uznawać za zdradę, a może inaczej? Można na to spojrzeć w ten sposób, że oni po prostu uznali po 18 roku, że swój cel wypełnili. Działali w organizacji, która miała doprowadzić do niepodległości, to jest ich wkład. A teraz trzeba działać na rzecz państwa, państwa, które dopiero się odbudowuje. Nie wiem, czy oni mieli rację, natomiast wiem jedno, że można w taki sposób argumentacji dopuścić i taki sposób argumentacji zrozumieć, że tak mogło właśnie być. Bo naprawdę nie wierzę w to, że którykolwiek z tych postaci, o których wspomniałem, liczyły na synekury, apanaże, tak na pewno nie byli. To nie ludzie tego formatu, to nie polityka tego formatu i to nie czasy, jakie już dawno minęły. Podobnie zresztą przecież stało się z Romanem Dmowskim, który nigdy trwałego, dużego majątku się nie dorobił. Dokładnie. Mało tego, w majątku przyjaciół odchodził z tego świata, co warto podkreślić, i nigdy o pieniądze dla siebie indywidualnie nie zabiegał. Co zresztą wspaniale i w sposób arcyciekawy opisuje Izabela Wolikowska, która od dziecka przyglądała się działalności samej osobie Romana Dmowskiego. Zresztą tam takie pada fajne, ciekawe zdanie. W kontekście książki też o tym sporo myślałem, kiedy Dmowski na jednym spotkań w domu rodzinnym, późniejszej właśnie Izabeli Wolikowskiej, wspomina o tym, że no, jego rola, jaką on ma odegrać w polityce, czy też polskiej historii, no, może tej egomanii nie miał, polega na tym, żeby doprowadzić Polskę do niepodległości. Dokładnie. Potem będzie mu już znacznie ciężej i raczej w polityce bezpośrednio nie będzie uczestniczył, co w zasadzie tak się stało, zwłaszcza od 1926 roku. Dokładnie, no. Powiedzmy sobie szczerze, po roku 1919, właściwie po konferencji w Wersalu, owszem, Dmowski jest parlamentarzystą, jest nawet krótko ministrem spraw zagranicznych, ale bardzo, bardzo krótko, on bieżącej roli w polityce nie odgrywa. On jest autorytetem, ale przede wszystkim, kim jest Dmowski od początku do końca? Świetnym pisarzem politycznym. Nie jest to taki polityk jak Piłsudski, który moim zdaniem nie ukształtował jakiejś myśli politycznej. Trudno tutaj mówić o jakichś takich analizach dogłębnych procesów zachodzących w Europie czy w Polsce. Pod tym względem Dmowski na pewno przewyższał Piłsudskiego. Czy przewyższał Piłsudskiego pod względem pragmatyki politycznej, czyli polityki realnej, toczonej tu i teraz? No tu miałbym spore
tu miałbym spore wątpliwości. A więc, tak jak mówię, w bieżącej polityce nie występował, no, nigdy nie był premierem, prawda? No, nie kandydował na jakieś funkcje i godności, był z boku, pisząc jeszcze raz, pisząc, analizując różne zjawiska, ale zawsze, jak tworzono nowe struktury, czy to był Związek Ludowo-Narodowy, czy to był Obóz Wielkiej Polski, czy to było Stronnictwo Narodowe, nigdy bez Morskiego. On zawsze miał najwięcej do powiedzenia, bo ten autorytet zachował. Później młodzi z tego obozu już tego autorytetu tak, nie chcę powiedzieć, nie szanowali, a nie uznawali może za ważny, twierdzili, że myśli starymi kategoriami. No i te drogi młodych, niektórych młodych z obozu narodowego z Moskwy zaczęły się rozchodzić. Ale świętujmy data, co prawda bardzo umowna, 11 listopada, ale jedno z ważniejszych świąt dla nas wszystkich dzisiaj, tu i teraz. Ja bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Państwa odsyłam do lektury książki pana profesora Tomasza Sikorskiego i profesora Adama Wontora, zresztą książka nominowana w kategorii książek historycznych do książki historycznej roku. Liga Narodowa w Zaborze Pruskim i jej działacze. Znakomita monografia, rzetelna. No, proszę sięgać i czytać. Nie będziemy już więcej opowiadać na temat samej książki. Warto naprawdę sięgnąć. Książka wydana przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kłaniam się nisko.